Projekt gwaroznawczy mający na celu ratowanie od zapomnienia resztek gwary i kultury ludowej wciąż się rozwija. Dialog pokoleń organizowany jest przez Towarzystwo Kultury Języka, a na terenie powiatu ostrowskiego koordynowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Projekt gwaroznawczy na ziemi ostrowskiej ruszył rok temu. Zaangażowało się w niego wiele szkół podstawowych i średnich z całego powiatu, a także gminne biblioteki i ośrodki kultury. W sumie powołano 15 kół gwaroznawczych. Duży wkład w prowadzenie badań ma młodzież, która utrwala wspomnienia swoich dziadków i pradziadków, później biorąc też udział w licznych seminariach i warsztatach językowych. W październiku odbyła się dwudniowa konferencja skierowana do uczestników i koordynatorów projektu. Spotkanie rozpoczęła językoznawca profesor Barbara Falińska, która opowiadała o historii badań terenowych w powiecie ostrowskim. W swoich wspomnieniach powróciła do czasów młodości. My młodzi ludzie, którym się udało przeżyć, byliśmy bardzo przyjęci, nastawieni patriotycznie. Chcieliśmy coś dobrego zrobić, ale nikt nam takich propozycji nie dawał. Gdyby nam ktoś wtedy powiedział, że może pomożecie naukowcom, zapiszecie te nazwy, bo tego sami zrobić nie możemy, nie byłoby lepiej zrobionych badań gwaroznawczych. Nikt w szkole nie doceniał wtedy tej kultury wiejskiej. No i wobec tego, gdybym nie przypadkiem nie znalazła się na studiach, no i nie ukrywam, że trafiłam do profesora Doroszewskiego. I jeszcze ostatnia dygresja, kiedy profesor powiedział, że apeluje do nas, studentów pierwszego roku, o pomoc, ponieważ nie ma pracowników, dwóch jego doktorów zginęło w czasie powstania. No to naturalnie, że większość zgłosiła się. Nie mieliśmy wtedy żadnej pomocy z zewnątrz, kto miał stary rower, to zabrał. Profesor zaczął nasze badania gwaroznawcze od Warmii i Mazur, od odzyskanych terenów, żeby zobaczyć, jak daleko posunęła się tam germanizacja. Profesor Barbara Falińska podkreślała, jak ważna jest ochrona ludowego języka, który dziś coraz bardziej zanika. Gwar nie należy się wstydzić. To są nasze korzenie, z których możemy być dumni. Z gwar wywodzi się nasz polski język. Ocalając gwary, ocalamy nasze dziedzictwo, naszą tradycję i kulturę. Magister Jadwiga Bednarczyk opowiadała o pierwszym kole gwaroznawczym, które zawiązało się w Ostrowi Mazowieckiej. Profesor Jan Kaczyński mówił za to o gwaroznawczych obozach wędrownych w latach 1972-1974. A magister Jarosław Konopka przedstawił zebranym program Etwining, który jest dobrym narzędziem do współpracy placówek oświatowych i kulturalnych w dokumentowaniu badań terenowych. Doktor Katarzyna Sobolewska swoją prezentację poświęciła typom słowników gwarowych, natomiast magister Anna Skorupska mówiła o pobożności maryjnej w kulturze Kurpiów. Ciekawą prelekcję na temat znaczenia badań gwaroznawczych w pracy lekarza wygłosił dr Leszek Marek Krześniak. Drugiego dnia konferencji ksiądz profesor Krzysztof Kietliński mówił o zmianach znaczeniowych wybranych nazw, a o serii Dialog pokoleń w oczach badacza literatury opowiadała profesor Krystyna Jakowska. Źródła gwarowe są także dobrym nośnikiem informacji historycznej, o czym przekonywał profesor Adam Dobroński. Do bazy źródłowej, mam tu na myśli głównie archiwa wschodnie, litewskie to oczywiście, ale także białoruskie, czy ukraińskie, nawet rosyjskie, że może nie jest nam potrzebna tak daleko oczekiwana czy projektowana pomoc, żeby ustalać konkretne jakieś fazy osadnictwa. Na pewno to, co wy robicie, służy nam do potwierdzenia, czy do uzupełnienia, do rozstrzygnięcia niektórych wątpliwości, ale zawsze te badania źródła archiwalne będą tutaj podstawą. Natomiast ważniejsze już, jeśli chodzi o osadnictwo, jest późniejsze mieszanie się, zwłaszcza sąsiednich populacjach, środowisk, społeczeństw. I na naszym terenie takim przykładem, do dzisiaj jeszcze niedokończonym w badaniach,
są, jest przybywanie fal osadniczych z kulpi zielonych na nasze kulpie białe. Następnie, co historyk powinien być, powinniśmy być razem, to oczywiście badanie relacji społecznych, wzajemnych uwarunkowań, kontaktów, ale i antagonizmów, bez aliansów, wszelkich innych anomalii, które się zwłaszcza pojawiają. Znów nie chodzi o wielkie te procesy, ale raczej o bardziej to na badaniach lokalnych, jakichś rejonowych. A więc te relacje społeczne, bez właśnie także waszej pomocy badającej dialekty gwary, jest trudno do końca jakby zestawić. Profesor Wanda Decyk poruszyła temat nazw topograficznych z okolic Ostrowi Mazowieckiej. O sposobach popularyzacji kultury języka mówił profesor Grzegorz Dąbrowski, a o roli rodziny w rozwoju mowy dzieci opowiadał profesor Józef Porajski-Pomsta. Spotkanie zakończyła prelekcja dr Katarzyny Sobolewskiej na temat słownika gwarowego na Facebooku. Profesor Barbara Falińska zachęcała wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania kół gwaroznawczych. Dzięki każdej osobie, która dołoży swoją cegiełkę, powstanie wyjątkowy i niepowtarzalny zbiór gwar ziemi ostrowskiej. A zwieńczeniem projektu Dialog Pokoleń będzie wydanie słownika gwaroznawczego poświęconego ludowemu językowi mieszkańców powiatu.